Przy wzroście 1,88 m waży naprawdę bardzo mało. Jestem ciekawy, jak to jego ciało sprawi się w oktagonie. Panie i panowie, rozpoczynamy pierwsze starcie na gali High League 3. Sędzia Piotr Jarosz jeszcze odegnał obu zawodników do klatki. No i ruszamy. Zobaczmy, kto pierwszy zaatakuje, kto pierwszy będzie chciał tutaj zaznaczyć swoją pozycję. Agresywniej zaczął Kolar. Próbuje długimi ciosami, no musi zdecydowanie korzystać z tego swojego długiego zasięgu. Będzie pewnie próbował Alan jak najszybciej dociskać do siatki, wchodzić w klincz, tak? Mi mówili wczoraj jego trenerzy, że będzie szukał parteru w tym starciu. Przypomnijmy, walka będzie trwała 3 razy po 3 minuty, a tutaj widzimy low kicki w wykonaniu Alana. Kolarowi mogą się przez to śnić koszmary. I świetnie wszedł ten low kick pierwszy, nawet nie zdążył cofnąć ani nogi, ani wystawić jej odpowiednio Kolar. Teraz taki długi, prosty na brzuch Alana. To też jest dobry sposób, żeby trochę podmęczyć rywala w tych pierwszych sekundach. Mam wrażenie, że panowie zaczęli zachowawczo i od razu w odpowiedzi dwa mocne uderzenia, przynajmniej to były próby, natomiast później front kick w wykonaniu Alana. No i Kolar czai się, czai na te mocne, prawe, obszerne uderzenia. Grał długo w piłkę, zarówno jeden, jak i drugi z tych panów w Płońsku, w Akademii Futbolu. Przez lata Alan doznał kontuzji, musiał odpuścić, no i potem przyszły melanże i dopiero do sportu wrócił kilka tygodni temu, kiedy szykował się do tej walki. Tutaj próby, kolejny raz front kicka, najpierw uderzał na korpus, teraz próbował na głowę, ciekawe. Szuka zdecydowanie tych mocnych uderzeń pięściami na razie Kolar, ale daleko, daleko od głowy Alana. Zobaczmy, najpierw uderza, a dopiero potem robi ruch. To powinno wyglądać odwrotnie, wtedy będzie dużo łatwiej ucelować głowę przeciwnika. Mam wrażenie, że panowie bardzo spokojnie rozpoczęli ten pojedynek, tak jakby zdawali sobie sprawę, że mogą trwać 3 rundy, żeby się zbytnio zmęczyć, a my czekamy na pierwsze wymiany. Ależ teraz przestrzelił Alan. Latają te cepy. Bardzo mocne, tylko cały czas są one wycelowane w powietrze. Pierwszy, który trafi, może za to zakończyć starcie. Panowie, chodź, zacznijcie bić się, bo to wszystko lata w powietrze, okej? Zacznijcie walczyć. Myślę, że bardzo dobra uwaga Piotra Jarosza. Nie wiem, czy nas słyszał, czy po prostu dobrze widzi ten pojedynek, że wszystko lata w powietrze. Tak, sędzia szybko zweryfikował zawodników. Miejmy nadzieję, że wezmą sobie te uwagi do serca. 40 sekund do końca pierwszej rundy. Kolar kopiuje techniki Alana, próbował frontami, a teraz pierwsza wymiana. Jest zwarcie, rusza teraz za swoim przeciwnikiem. Alan szuka tej mocnej prawej. Trafił bardzo lewym, teraz prawy i leży Kolar, gdzie Alan go skończy. Mocne uderzenia, koniec tego starcia. Co za debiut Alana. No i pierwsze zaskoczenie na dzisiejszej gali. Przecież on tutaj miał być mięsem armatnim dla Kolara. To on miał przegrać w stójce, a on trafił swojego przeciwnika. Alan, człowieku, poleciałeś 200, ale nie nocą, a wieczorem w Trójmieście. Człowieku, co to były za sierpy? Lewy, prawy, lewy, prawy. Kolar wylądował na deskach, a potem co się działo, to już państwo sami widzieli. Wielkie szczęście Alana. Szybciutko posłuchali nam sędziego. Tak, to prawda. Trzeba oddać może trochę zwycięstwa Piotrkowi Jaroszowi, że zagnał panów do walki. Zobaczmy jeszcze powtórki. Tutaj prawy, który przestrzelił. Mam wrażenie, że mocno zaryzykował Alan w tej wymianie, bo widzimy, kompletnie się nie osłaniał. I tutaj jeden z tych ciosów za chwilę wejdzie i ogłuszy Kolara. Tutaj ten prawy na szczękę. Tak jest, seria uderzeń pod naporem swojego rywala. Trochę nie mógł się zebrać Kolar, nie mógł wrócić do tego pojedynku i mam wrażenie, że trochę to jest kumulacja ciosów, a trochę po prostu tego, że ruszył zdecydowanie na niego Alan. Mam również wrażenie, że po prostu Kolar nie spodziewał się tego nagłego ataku agresji z tej strony i zobaczmy, Alan pokonał Kolara szybciej niż Kuba Nowaczkiewicz i to wytrenowanego Kolara. No to co, kolejna walka Nowaczkiewicz-Alan? Kto wie? Na pewno był to debiut godny uwagi. I niepocieszony Kolar. Zdecydowanie nie tak sobie to wyobrażał. Ale na pewno chciał zawalczyć inaczej niż Nowaczkiewiczem. I wyglądał inaczej, ale najpierw posłuchajmy, co powie pan Pawłowski, bo on już jest gotowy do ogłoszenia werdyktu. Zwycięzcą walki przez techniczny knockout w pierwszej rundzie Alan! Alan, człowieku! Godziński! Dziękuję bardzo.
Przypomnijmy, to Kolar był faworytem tego starcia, między innymi przez warunki fizyczne. A jak umniejszyć warunki fizyczne rywala? Trzeba właśnie wejść z krótkimi sierpami, mocnymi z całej siły i zrobił to naprawdę perfekcyjnie. Myślę, że taktyka została...